Portal WRC.pl. Dzień dobry Państwa, witam wszystkich zebranych na konferencji prasowej mojej, czyli posła Schneidera. Razem dzisiaj ze mną jest gościnnie pani Ewelina Schulz, przewodnicząca klubu w Wągrowcu. Również pani witam. Na konferencji chciałbym poruszyć tematy bieżące poselskie, jak również jako gość zabierze głos pani Ewelina i omówi krótko kwestie związane z klubem wągrowieckim. A więc z ostatnich kwestii poselskich złożyliśmy w Sejmie, Twój ruch złożył dwa projekty ustaw w ciągu ostatniego miesiąca, których ja będę wnioskodawcą. Jeden z projektów to ustawa o odnawialnych źródłach energii. Na skutek, zdaje się, nieustannego opóźnienia na łamach rządu i braku woli politycznej, w moim przekonaniu, Twój ruch i moja osoba postanowiliśmy napisać ustawę o odnawialnych źródłach energii. Byłem członkiem podkomisji nadzwyczajnej pracującej nad prawem energetycznym i zmianą jeszcze wielu innych praw, które zawiera się w tej ustawie. Pokrótce jest skażony mały trójpak. On po części tylko i bardzo mały stopniu implementował dyrektywę 28WE/2009, która mówi o promocji odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, ponieważ uważamy, że ta dyrektywa nie została wdrożona w sposób prawidłowy i całkowity, mówiąc krótko, brakuje komplementarnej ustawy OZE. Twój ruch napisał ustawę implementującą z założenia ustawy, która była w Ministerstwie Gospodarki, napisana pod rządami Waldemara Pawlaka, do dzisiejszego porządku prawnego, który ma miejsce po małym trójpaku. A niestety nie wszystko, co było zawarte w myśli Ministerstwa Gospodarki pod rządami Waldemara Pawlaka, udało się zaimplementować w sposób właściwy. Na tyle, na ile udało się uratować i poprawić ten system zielonych certyfikatów, aby polscy przedsiębiorcy, mali i średni produkujący energię odnawialną ze źródeł, mieli gwarancję egzystowania. Kolejnym projektem, który został złożony do nas na członkowskim w dniu wczorajszym, a którego będę posłem wnioskodawcą, jest to nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ma ona na celu konopię włóknistą, która jest środkiem bardzo nisko narkogennym, przywrócić do uprawy na cele energetyczne. Roślina wzrasta w bardzo szybkim tempie, około 3 miesięcy, na wysokości około 4 metrów, jest bardzo wysokoenergetyczna. Jej uprawa nie sprawia żadnych problemów, nawet na terenach niskiej klasy. W związku z czym upatrujemy tutaj szansę dla rolnictwa, aby można było uprawiać tą konopię włóknistą na cele spalania w blokach dedykowanych. Uważamy, że takie działanie jest znacznie bardziej proekologiczne, przede wszystkim tworzące miejsca pracy w polskich realiach, niż importowanie tego z krajów takich jak Indonezja, Malezja, Kongo, jakichś dziwnych materiałów pod tytułem łupki kokosowe czy jakieś ścinki. Myślę, że polscy rolnicy docenią to, jeśli nawet powstanie kilkaset, już mówię kilka tysięcy miejsc pracy, ale kilkaset w ciągu najbliższych 2-3 lat, to i tak będzie sukces. W perspektywie myślę, że to będzie co najmniej kilka tysięcy lat miejsc pracy. To tyle. Oddaję głos pani Ewelinie Schulz, która została przewodniczącą klubu Twój Ruch Wągrowca. Witam serdecznie. Chciałam się właśnie wszystkim skorzystać z tej możliwości zaproszenia pana posła i przedstawić się wszystkim. Jestem przewodniczącą klubu Twojego Ruchu w powiecie wągrowieckim. Jest to dość młoda komórka, zresztą młodej partii, mogłabym powiedzieć, którą założyliśmy wspólnie z bardzo aktywnymi i działaczami Twojego Ruchu 24 stycznia, czyli w zeszły piątek. Tak pokrótce, myślimy, żeby nasza działalność była bardzo nastawiona na aktywizację taką społeczną, na aktywizację równościową, rozwój gospodarczy na naszym terenie. Oczywiście nie zamierzamy z nikim konkurować, nie zamierzamy slangować czyichś pomysłów. Chcemy wspierać dobre pomysły, dobre idee i też tak działać.
macie jakieś pytania? Czy twój już zamierza wystawić kandydatów w wybierających się wyborach samorządowych w tym roku na terenie powiatu mągrzyńskiego? Decyzji odnośnie tego jeszcze nie ma, bo jak pan wiadomo jest klub Wągrowcu, który będzie władny ewentualnie rekomendować kandydatów czy to do rady, czy na inne szczeble. Natomiast ja myślę, że myśmy generalnie byli partią, która chciała upolitycznić się te wszystkie szczeble władzy, więc myślę, że jeśli nasi działacze nie będą chcieli startować, to spokojnie możemy popierać różnego rodzaju działaczy społecznych, którzy, tak powiem, będą robić dobrą pracę. I to są ludzie, których warto popierać, bo oni aktywizują jak gdyby tą demokrację oddolną. Przypomnę, że myśmy startując w wyborach nieśli sobie na sztandarach pewne hasło o demokracji oddolnej. Na naszych listach byli kandydaci obywatelscy, którzy nie dostali się na listę dlatego, że mieli dużo pieniędzy, czy że biegali steczką za premierem przez 20 lat, tylko dlatego, że wypełnili ankietę w internecie i zgłosili się, ich CV było ok, przeszli drogę kwalifikacyjną i tak zostali kandydatami na listę. Myślę, że każda partia powinna, oprócz tego, co mamy my, czyli parytety na listach i suwak, co jest ewenementem na scenie polskiej politycznej, powinna również zawrzeć taką statutową uchwałę, że jedno lub dwa miejsca na każdej liście są obywatelskie i w procesie jakiegoś, nie wiem, głosowania internetowego osoba może tam kandydować i ten akces będzie uznany. I to jest szansa dla tych ludzi, aby przewyższyć politykę. Poza tym również mamy drugi postulat w programie. Dwie kadencje i ani jedna więcej na danej funkcji. Ktoś był burmistrzem dwie kadencje, nawet jeśli jest świetny, powinien przejść na inne stanowisko. Po to, aby jeśli jest dobry, to to doświadczenie mógł wykorzystać jak gdyby tą dobrą robotę niż gdzie indziej. A jeśli jest kiepski, no wtedy wybory zweryfikują to i wtedy kto inny będzie. No. Natomiast dwie kadencje w każdej funkcji, nie więcej. Jeżeli nie start w wyborach samorządowych, na czym mają polegać działania twojego ruchu, działaczy twojego ruchu właśnie tutaj w powiecie pogliwieckim? Czy macie jakiś harmonogram działania najbliższe, nie wiem, najbliższe pół roku? To znaczy tak, nie wykluczamy startu, tym bardziej, że jak powiedziałam, zgadzamy się z aktywnych działaczy, którzy chcą mieć wpływ na swoją przyszłość, na przyszłość naszego regionu. Dlatego też nie wykluczamy absolutnie startu samorządu, tym bardziej, że to jest możliwość podejmowania realnych decyzji w imieniu społeczeństwa lokalnego. Jesteśmy młodą komórką, interesujemy się różnymi sprawami. Moją, że tak powiem, mocniejszą działką jest sprawy równościowe, edukacyjne, ale pozostali członkowie również mają swoje zainteresowania, w których tam się lepiej czują. Sprawy prawnicze, sprawy społeczne, socjalne. Więc ilu aktualnie członków liczy partia tutaj na terenie powiatu wągrowieckiego? Ile jest? Nasz grup liczy 10 członków. Mówię, tygodniowa, tak powiem, nasza działalność, więc trochę. Ja obawiam, gdyby takie był przyrost, to musieli już naprawdę mieć znacznie większe lokale, gdyby 10 osób tygodniowo przyrastało. No, takie są nasze zapatrywania, że miejmy nadzieję, że to będzie 10 sztuk w jakości, a nie w... Pani przewodnicząca, coś więcej o pani, kim jest pani z wykształcenia, czym do tej pory się zajmowała, czy... To znaczy, ja z wykształcenia jestem pedagogiem, właściwie nauczycielem od przyrody, nigdy w swoim zawodzie nie pracowałam, pracuję jako urzędnik. W Wągrowcu? Tak, starostowie tam. Z racji wykonywanego z zawodu właśnie dlatego interesuję się edukacją. Kto poza panią w tej chwili tworzy strukturę twojego ruchu na terenie powiatu mogęskiego? Kim są członkowie twojego ruchu? Jakie warstwy społeczne reprezentują? To znaczy nie chciałabym mówić o warstwach społecznych, bo jak najbardziej odchodzimy od takich stereotypów, bym powiedziała, i terminów dość dyskryminujących, ale może od razu przedstawię. Wiceprzewodniczący Rafał Tomasiński, pani sekretarz Patrycja Gniecka i skarbnik Maciej Budziński. Portal wrc.pl.